Dzień dobry. Zapraszam Państwa do rozmowy z Panią Anią, która w NCO uczy. No i posłuchajmy o tym, jak to w NCO nauczanie wygląda. Zapraszam. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry. Pani zawsze chciała zostać nauczycielką? Tak, zawsze chciałam zostać nauczycielką, już jako mała dziewczynka. Dlatego bardzo lubiłam naukę języka angielskiego. Dlatego już w szkole, już w liceum wybrałam profil językowy. Później postanowiłam pójść na studia filologiczne. I dlatego, że zawsze wiązałam swoją przyszłość z nauczaniem, to już na studiach ukończyłam kurs pedagogiczny, aby móc nauczać i mieć do tego uprawnienia. I to był dobry wybór, tak. Tak, to był dobry wybór. Z mojej perspektywy to był świetny wybór, bo sprawdza się Pani w tym doskonale, jak ryba w wodzie. Wydaje mi się, że nie widzę się w innym miejscu i no chciałabym pracować jako nauczyciel. To Pani Aniu, jak wyglądają u nas zajęcia? Bo no, u nas to jest trochę inaczej niż w szkole. Grupy są małe, dzieci są dobrane do siebie, nie tylko wiekiem, ale też poziomem. Jak się u nas pracuje z dziećmi? Pracuje się bardzo dobrze. Wydaje mi się, że dużym atutem NCO jest to, że grupy są małe. I dzięki temu lektor może skupić uwagę no, na każdym kursancie. No nie ma tutaj tylnego rzędu, także uczniowie muszą się skupiać i muszą brać czynny udział w zajęciach. No i lepiej się też z taką grupą mniejszą pracuje, łatwiej jest dobrać osoby według poziomu, według zainteresowań. Zajęcia w dużej mierze oparte są na różnych grach, zabawach. No bo ja tak właśnie myślę, to nie jest tak, że przychodzą dzieci czy przychodzą dorośli i oni od drzwi chcą do nas mówić, a już w ogóle nie chcą mówić po angielsku i no każdy ma trochę inną osobowość, no ale my chcemy, żeby każdy mówił. No to pokaż, bo ja tak, widzę Pani Aniu, co coś tam masz, jak to będzie to mówienie. To taka gra, która wydaje mi się, że sprawdza się z każdą grupą wiekową, to jest taka drewniana wieża. Myślę, że Jenga, też zwana Jengą, myślę, że nie jeden z nas ją kojarzy, ja sama kupiłam ją kiedyś od tak po prostu, żeby grać i później na jednym ze szkoleń dowiedziałam się, że można ją wykorzystać na lekcję języka angielskiego i na drugi dzień zaczęłam ją testować i od tej pory jest już nieodłącznym elementem, może nie każdej lekcji, ale bardzo często pojawia się na zajęciach. Mhm. Polega ona na tym, że uczeń, żeby móc, to jest drewniana wieża, która składa się z takich 60 bloczków, no i uczeń, żeby mógł wyciągnąć taki jeden drewniany bloczek, musi zbudować zdanie w języku angielskim, używając jakiejś struktury gramatycznej, którą w danym momencie ćwiczymy, na przykład there is, there are, ale nie tylko, możemy ćwiczyć słownictwo, możemy ćwiczyć gramatykę. Mhm. No i ogólnie jest szał, bo ta wieża się robi, wyciągając, ona się robi coraz, jest coraz mniej stabilna, przez co się robi coraz wyższa. No i wszyscy czekają na to, kiedy runie i jest ogólnie, jest duże napięcie i dzieciom się to bardzo podoba. Jeszcze nie miałam grupy, z której by się to nie podobało. Grałam i z licealistami, i z małymi dziećmi. Także jest bardzo fajna, no i obie strony są zadowolone, ja jestem zadowolona, bo dzieci mówią bardzo dużo po angielsku, one są zadowolone, bo przy tym się dobrze bawią, a dobrze wiem, że siedząc przy stole i budując tyle zdań, ile one budują przy tej grze, no wiem, że po 2 minutach by po prostu padły i byłyby tak z tym znudzone, że nic by z tego nie było. Także wydaje mi się, że to jest taka gra, którą można wykorzystać pod różne struktury gramatyczne i z różnymi grupami wiekowymi. Czyli motywujemy ich do używania tego, czego ich uczymy. No to jest chyba jakby klucz, bo no, bez tego wyćwiczenia to, no to te struktury są zakute i zapomniane po, no, tak, po tygodniu, tak. Po miesiącu, bo było. Nie o to chodzi, żeby uczeń wiedział, że gdzieś to tam było. Tylko żeby umiał użyć, więc to jest genialna metoda, żeby ich nakłonić do ćwiczenia, prawda? A jak też się będą przy tym dobrze bawić, no to będą chcieli się uczyć tego angielskiego i tak nie poddadzą się tak łatwo i jeżeli im to będzie sprawiało radość, to będzie po prostu lepiej do głowy wchodziło.
Taka jeszcze jedna gra na jak zamienić takie proste zadanie gramatyczne, nawet robione na zwykłej kartce, w dobrą zabawę. To są takie zwykłe zalaminowane żółwie. Te żółwie są w różnych kolorach, czyli każdy uczeń tam sobie wybiera, jakiego żółwia chce, w jakim tam kolorze. I takie żółwie się przyczepia do tablicy. Rysujemy start, rysujemy planszę, rysujemy metę. Oczywiście wygrywa ten żółw, który dotrze jako pierwszy do mety. Z tym, że żeby taki jeden żółw przesunął się o jedno pole do przodu, no to uczeń musi zbudować poprawne zdanie w języku angielskim. I wydaje mi się, że to jest też taka dobry sposób, żeby uczniowie bardziej się skupiali, bo jeżeli wiedzą, że na końcu czeka na nich jakaś nagroda, albo samo to, że jest rywalizacja i sama świadomość, że się wygrało, bardziej ich motywuje do tego, żeby się skupić na tym zadaniu, żeby się nie rozpraszali i, no i żeby to zadanie zrobili jak najlepiej potrafią. Także też. Ja widzę, pani gra w to nie tylko z małymi dziećmi. Tak, nie tylko z małymi dziećmi, wydaje mi się. Oj, no jęka jest taka, że można z dorosłymi i z licealistami też. Takie żółwie, wydaje mi się, że szkoła podstawowa to jest tak optymalnie. No i z doświadczenia wiem, że dzieciom się to bardzo podoba, że potem sami, nawet robiąc zwykłe zadania na kartce, sami dopytują, czy zagramy na żółwie. Także to jest taki stały element w teczce do pracy. No bo ideą jest, żeby dzieci mówiły, tak? Żeby używały angielskiego, że to nie jest przedmiot w szkole, który trzeba wykuć i zdać, tylko że to jest umiejętność. Ale czasem dzwonią rodzice i chcą zapisywać na konwersacje dzieci, które, no umówmy się, umieją bardzo mało, nie umieją zbudować zdania i nie da się, no nie ma tak, że no z pustego ja mówię i Salomon nie naleje, jak nie ma wyćwiczonych w taki właśnie, jak pani teraz opowiada, w taki sterowany sposób struktur, no to co my pokonwersujemy? Więc no to mówienie to nie spada z nieba, to tak jak właśnie pani Ania pokazuje, to trzeba wyćwiczyć, to nie jest proces z poniedziałku na wtorek, tylko no, czasem tak, to jest robota też, prawda? Myślę, że małymi kroczkami i do celu. Nie da się wszystkiego naraz. No, czy gramatyka, czy słówka, czy struktury, to no jest tego trochę. Im wyżej chcemy, tym trudniejsze. No i taka jęga, tak jak pani mówi, to się w liceum, to się świetnie sprawdza, no bo motywuje, zachęca, tak, bawi. No i bardzo, bardzo dużo można przy tym wyćwiczyć, naprawdę tych zdań, no masę można przy tej grze powiedzieć. No bo tak rozmawiamy, że język, no tak, to nie z poniedziałku na wtorek, a ja wiem, pani też się jeszcze jednego języka uczy, od roku chyba prawie, tak? Tak, kolejnego języka. Od roku uczę się języka hiszpańskiego i jest to właśnie nauka od podstaw, także nigdy wcześniej tego języka się nie uczyłam i wydaje mi się, że dużo też to wnosi do nauka drugiego języka obcego od podstaw, co ważne, dużo wnosi do pracy nauczyciela. Ponieważ no, mogę zmierzyć się z podobnymi trudnościami co osoby, które uczą się języka angielskiego również od podstaw. No i czasami z pozoru banalne dla mnie to be, mogę sobie to porównać, jak wygląda nauka na przykład czasownika to be w języku hiszpańskim i no, wydaje mi się, że dzięki temu jestem bardziej wyrozumiała i cierpliwa, jeżeli to to be trzeba dzieciom wytłumaczyć 5., 6., 7. raz. Dzięki temu, że mogę sobie porównać to z tym, jak wygląda nauka mojego języka hiszpańskiego od podstaw, że też nie jest czasami łatwo i no mi, dla mnie tubi na przykład może być proste, a no dla kogoś, kto uczy się tego pierwszy raz, tak jak ja hiszpańskiego pierwszy raz, nie jest to takie proste. No a to jest taka rzecz no niezbędna. Taka no. Niezbędna, to taka podstawa, dokładnie. Pani Aniu, czyli tak patrząc z dwóch stron, i jako nauczyciel, i jako lektor, i jako uczący się języka, co pani zdaniem jest najważniejsze? Wydaje mi się, że trzeba stawiać na systematyczność. Nawet, nie wiem, codziennie sobie coś powtarzać, ale żeby to było systematycznie, nie robić sobie dużo przerw. No i przygotowywać się do tych zajęć, odrabiać zadania domowe. No bo nie też tylko chodzić tu pod górkę. Tak, no, nasza praca to jest jedna rzecz, ale też bardzo dużo zależy od ucznia, od jego nastawienia, od jego tego, jak się przykłada do zajęć, czy odrabia zadanie domowe,
czy przygotowuje się do jakichś kartkówek, sprawdzianów. Także to też jest bardzo ważna rzecz. Wydaje mi się, że... Ta nauka własna, tak? Nauka własna. Mhm. Tak, dokładnie. Żeby to, co my tutaj się wyuczymy w ENCIO, nawet grając w taką miękkę, to żeby jeszcze potem wracając do domu, to wyćwiczyć na jakimś zadaniu, żeby gdzieś nam to nie umknęło. A jeśli mówimy o dzieciach, które się uczą języka, bo ja wiem, no dorosły dostanie coś do zrobienia i no i wie. Z dzieckiem różnie, jest dzień lepszy, jest dzień gorszy. Jaką rolę pani zdaniem rodzice mają w tym wszystkim? Poza przyprowadzeniem dzieci, poza wybraniem szkoły, która ma dobre opinie? Wydaje mi się, że rodzice też odgrywają bardzo dużą rolę. Powinni motywować swoje dzieci, żeby no, jak najwięcej tego języka się uczyć. No, jeżeli jakiś rodzic zna chociaż trochę tego języka angielskiego, to wydaje mi się, że w takie gry jak na przykład Jenga, grając nawet, nie wiem, w domu z rodziną, można gdzieś przy okazji ten angielski wpleść. Choćby słówka. Dokładnie. Nie wiem, nawet czasami jak rodzice pytają dzieci, nie wiem, przygotowując się do jakiegoś sprawdzianu czy do kartkówki, można wyciągnąć jakąś grę i dziecko, wydaje mi się, będzie wtedy bardziej zmotywowane. No i będzie dwa w jednym, bo i będzie się dobrze bawiło i sobie powtórzy to, co ma powtórzyć. Także... Dla dziecka to jest ogromne przeżycie, jak ono pokaże rodzicowi, jak my w to gramy na angielskim. To dokładnie. Jakie to dziecko wtedy czuje się ważne. Dokładnie. No i motywacja wzrasta, bo to też chodzi o te pozytywne emocje, żeby się podobało, żeby się chciało. Dokładnie, żeby się... Jak nie stracić tej motywacji? No tak jak pani z hiszpańskim, no bo zacząć jedno, ale żeby ta motywacja gdzieś się po drodze nie pogubiła, to co tu jest najważniejsze? Znaczy ja powiem może tak, jak co daje mi motywację do pracy, no jeżeli widzę, że ktoś, że dzieciom się na przykład podoba dana gra i że ta gra się sprawdza na zajęciach i że one faktycznie są zadowolone i chcą w nią grać, no to mi to sprawia też bardzo dużo radości i daje mi to motywację do dalszej pracy i do wyszukiwania dalszych różnych materiałów na internecie i gdzieś tam do laminowania. Także wydaje mi się, że jeżeli uczniowie widzą postępy, swoje postępy, że nie wiem, dostali dobrą ocenę, to wydaje mi się, że to daje też dużą motywację do dalszej nauki. Wiadomo, każdy jest inny, każdy do tego podchodzi inaczej, ale wydaje mi się, że to może być dużą motywacją. Mhm. Pani Aniu, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo mądre rzeczy nam pani dzisiaj powiedziała. Zapraszam w takim razie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy spotykać się stacjonarnie. Na razie jeszcze online. Ale chyba dobrze w tym online. Dobrze w online. Mi się uczy bardzo dobrze, zarówno stacjonarnie, jak i online. I z tego też, co pytam uczniów naszych, to też zdarzają się osoby, które mają podobne zdanie. Zarówno nauka stacjonarna, jak i nauka online sprawia im dużo radości. No, ucząc stacjonarnie można grać w różne gry, ale ucząc online też istnieje bardzo dużo interaktywnych planszówek, które możemy grać. Także to nie jest też tak, że tylko siedzimy przed laptopem czy komputerem i robimy książkę, bo też różne quizy, Kahoot, różne gry interaktywne też się pojawiają. Jest teraz taka możliwość, także... Tam się dzieje. Tam się dużo dzieje na tych internetowych zajęciach. Czyli jeśli znów przydarzy nam się epidemia, oby nie, to przejście na nauczanie zdalne nie będzie problemem. Nie będzie problemem. Myślę, że dla uczniów też będzie dużo łatwiej. Wiadomo, pierwszy raz zawsze najgorzej, ale widzę, że się im to też podoba. Także myślę, że będzie dobrze. No miejmy nadzieję, że koronawirus nie wróci. I wrócimy na nasze stare sprawdzone tutaj metody stacjonarne. Dziękuję pani Aniu. Również do zobaczenia w ENCIO. Do zobaczenia.